Dzień dobry, nazywam się Tomasz Misiak, pracuję w Getin Noble Banku, jestem członkiem zarządu. Postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Dopowiem tylko, że jestem tutaj dzięki temu, że nasza firma Getin Noble Bank wygrała licytację na szlachetny cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pytanie? Dobrze. Widać, że dawno nie jestem już dzieckiem, bo trudno się otwiera. W zeszłym roku banki ścigały się na uproszczenie ofert kont osobistych. W jakiej konkurencji ścigać się będą w tym roku? Nie spodziewam się, żeby w nadchodzącym roku, czy już obecnym roku, inny produkt niż konto osobiste był najważniejszym produktem z punktu widzenia oferty bankowej. Spodziewam się, że w nadchodzącym okresie oferta będzie szła w kierunku prostych rozwiązań. Również my, buzując nasze podejście do konta, bazujemy na prostych zasadach. Następne. Jaka będzie przyszłość bankowości internetowej i mobilnej w Polsce? Dzisiaj wygląda na to, że bankowość mobilna jest już na takim etapie rozwoju, że praktycznie dogania bankowość internetową. Co prawda, patrząc na ilość użytkowników bankowości internetowej, ona dalej jest większa, około 17 milionów, bankowości mobilnej pewnie blisko 9 milionów, natomiast obserwując zachowania klientów, to w jakim stopniu oni korzystają i jak często korzystają z bankowości, czy mobilnej, czy internetowej, to zdecydowanie mobilna bankowość to jest przyszłość, ale już taka bardzo nieodległa. To jest taki czas, w którym myślę, że w tym albo w przyszłym roku dojdziemy do sytuacji, w której znacznie więcej Polaków będzie bankowało za pomocą smartfona niż bankowości internetowej. Czy oddziały banków nadal będą znikać? Oddziały banków będą znikać, ponieważ klienci to, co najbardziej sobie cenią, to wygodę i czas. Czas własny, w związku z tym konieczność odwiedzenia oddziału nie jest ich pierwszoplanową potrzebą. W ubiegłym roku zniknęło ponad 200 oddziałów w Polsce, sieci własnych. Natomiast nie jest to rewolucja, jest to ewolucja. To znaczy następuje powolne, ale jednak systematyczne zmniejszanie liczby placówek bankowych. Pytanie niespodzianka. Jak Pana zdaniem będzie wyglądać wizyta w banku za 10 lat? Jak byłem młodym człowiekiem, to dużo czytałem science fiction i wiele z książek, które wtedy czytałem, wydawały się, że opisują światy, które nigdy nie będą funkcjonowały i nie powstaną. Dzisiaj, jak patrzę na perspektywę 10 lat do tyłu, to powstało tyle nowych rozwiązań technologicznych, które zmieniły naszą rzeczywistość, że jeżeli dostaję pytanie, jak będzie wyglądała wizyta w banku za 10 lat, to mogę odpowiedzieć tak, że prawdopodobnie tej wizyty w banku nie będzie, bo 10 lat to jest taka perspektywa, w której rzeczywiście potrzeba wizyty fizycznej w oddziale banku może praktycznie zniknąć. A jeżeli już będzie to wizyta w banku, to jej funkcja będzie zupełnie inna. Bardzo było mi miło móc z Państwem w ten sposób porozmawiać. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.